Siemanko, z tej strony Emdziak, a dzisiaj zagramy sobie w Subnautikę. I tak, nie bez powodu pokazuję ten teren, bo przejdziemy się dzisiaj do Aurory. Możliwe, że niektórzy się zastanowią, Emdziak, a co jest z tym Sunbeamem? W sensie ten taki licznik, co tam paplałeś, coś tam w ostatnim odcinku. Coś tam gadałeś, jakiś Sunbeam, coś tam, mają cię uratować, coś tam. Nagrywałem odcinek 2 dni temu i tak jakby rozwalił mi się totalnie pod względem FPS-ów. I niestety odcinek jest niezdatny do obejrzenia jakiegokolwiek, dlatego też dam wam link w opisie do filmu Roxa, gdzie do odcinka Roxa, gdzie on wymagany uzupełnienie. Dobra, super. Gdzie on pokaże tego Sunbeama, bo tak jakby no ja mam, tak powiem, średnio mam jak. Bo to już minęło i tak jakby no nie powtórzę tego. Niestety. Znaczy są cheaty jeszcze w tym, w Subnautice, i mógłbym w sumie na upartego wziąć sobie i ten. Czemu narzędzie naprawcze? Mógłbym wziąć sobie i na upartego przecież odwzorować to, bo tak jakby w cheatach jest coś takiego jak wywołanie właśnie tej cutscenki. Kurde, dlaczego marnuję baterię? Dobra, tu mam 35%. Dobra, czy ja mam jakieś baterie? Mam jedną setkę, mam jedno zero. Po co ja to dźwigam w ogóle ze sobą? W sensie, szanujmy się, ludzie. Zostaw to tu. No. Czy ja to serio? Zmień schowek. Chcę mieć to na pierwszym miejscu, to na drugim, to na trzecim, to na czwartym i to na piątym. No, chyba tak będzie great. Napiję się już teraz w sumie. Vital signs stabilizing. Are you fucking kidding me? Jedną apteczkę sobie weźmiemy. Ej, to tak naprawdę pół zapasów, które wziąłem na wycieczkę, to zjadłem teraz. Wezmę troszkę tej wody jeszcze. Jeszcze jedną sobie wypijemy. To daje 30, a to daje 20. Zjedz. Jak ja kocham, kurde, jak pisze zjedz zamiast wypij. Fuck. W ogóle logika. Nie ułożyło mi się to tak, jak chciałem. Like, chciałem to na ostatnim miejscu. To na przedostatnim, to na przedostatnim. To i to. Nadal jest coś. Nevermind, dobra, jedziemy. Znaczy płyniemy. No. Halo, dziękuję. Płyniemy tam. Chcę zwiedzić Aurorę. I want to do this. Masakrycznie szybko mi spada bateria. Puszczę sobie oświetlenie. Dzień powolutku wstaje. Dobrze myślę? No tak, bardzo powolutku. Ja nie wiem w sumie, gdzie można wejść do tej Aurory. Like, do niej można chyba wejść dopiero od przodu. Jak dobrze pamiętam, jak dobrze kojarzę. Jak mi się zdaje. Dlatego popłyniemy sobie w tamtym kierunku. A, zapomniałem. W poprzednim odcinku, znaczy w poprzednim, w tym zepsutym nagraniu mówiłem już. Ci, którzy byli na live, widzieli. I mówiłem wtedy, że lepiej to będzie widać na odcinku. Teraz widzicie, jak sobie tło troszkę ulepszyłem. Inna sprawa, że tak jakby dzisiaj świeci dość nieźle słońce mi w okno. I raczej wiecie, że zwykle wtedy jest tak strasznie ciemno u mnie na odcinku pod względem mordy i kamerki. Jak świeci mi słońce tu, to mi mordy totalnie nie widać. Dlatego też wziąłem sobie, zrobiłem profesjonalną tą zasłonkę z dwóch tych ręczników granatowych. Przypiąłem sobie po prostu. Nie mam pytań. Muszę sobie zasłonki sprawić. Smutek. I czy ja mam rację? Czy tutaj da się wpłynąć? Like. Tak jakby dziób jest cały rozpieprzony, nie tył. Więc wydaje mi się, że to tutaj można wpłynąć, wejść.
kto woli to nazwać. Się trzęsie cała ta Aurora. Tak, tutaj można wejść. Wait. Warning, ship's structural integrity is low. Fire suppression. Wymagane mogą być. Ała i palniki laserowe. Exploration is conducted at your own. Fuck. Śmiecie głupie! No nie wytrzymię z nimi. To mi się nie przyda. Gdzie wy jesteście? Chodź tu. Gin. Chodź tu. Ała! Co to za nutka się w ogóle włączyła? What the fuck? No gin, śmieciu! Co to w ogóle za ten? Za soundtrack? To nieźle ta Aurora tutaj cierpiała. No i też czuję, że nie ma co zbierać. Won. Ała. Ciężko się w nie trafię, no fuck! Zostawcie mnie! Fuck, kolej... Fuck, ich jest tu za dużo! Uwaga, co? Co? Śladowe ilości tkanki ludzkiej w tych? W paszczach tych gówie? Weź, nie wal się! Dopiero tu przyszedłem. Co teraz? Gdzie mam iść? I do końca ogarniam, gdzie jestem i dlaczego. Śladowe ilości tkanki ludzkiej, co? To coś zeżarło mi znajomych ze statku. O, tu da się przejść. Mam nadzieję, że to jest poprawna droga. Chyba tak było. Co jest? Gdzie jest? Dlaczego mi gorąco? Co? What? No nie. No po prostu no nie! Nie! Tu już musi iść gaśnica w dół. Tak. Już. Gaśni. 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 Co jest? Weź! Nie wal się! Nie teraz, jak tu przyszedłem! Co zasilane zakalenie... Nie można zdalnie pobrać żadnych... danych. Działka grawitacyjnego, co? Ja to chyba... No, no, to PDA.
Ej, bo tu gówno widać, a ja chyba latarki nie wziąłem. Like. No jasne, że tak. Konstruktora baz wziąłem. Ale po co komu latarka? No ciu, będziemy chodzić z tym. Coś tu jest ciekawego jeszcze? Nie. Okej, okay, kolejne ogi. Skanować. Biurko. No, na pewno mi się przyda. Na pewno mi się przyda. O, 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 o. A, krzesło. Kurde, dajcie mi coś ciekawego. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Bateria. Może mi się przydać. Tu, 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 tu. New blueprint acquired. New blueprint acquired. Ja tu mogę zbierać, jakie fajne. Tu jak to ugaszę, to mi coś da. Like. Przestań. A. Okej. Okay. Just więcej bezpieczeństwa. Nic ciekawego? Totalnie nic? Zajrzyjmy do tego PDA data. Jakiś screen. Pewnie mi skliki. Wskazy wykazują śladowe ilości ludzkiej tkanki w układach trawiennych pobliskich organizmów. O Boże. Nie będę tego czytać, ale wiem na pewno, że w niektórych tych dziennikach Aurol i tak dalej mogą się znajdować jakieś kody dostępu. O, patrzcie! 1454, kod do ładowni, widzicie? Kod to 2679. Zanim komunikacja została przerwana. W kajucie kapitana zlokalizowano za dokiem prawą. Terminal, okej. Okay. Za tego. Za terminalem prawą. Dobra. Tam mogę się dostać jakoś? Nie no, to jest zawalone, nic się tam nie dostanę. Dobra, pomijając. Jest tu coś ciekawego. Tu się da przejść, like. Powinno się dać przejść. Trzeba jakoś skoczyć. Tylko how? O! Nie no, parkour i ja to jednak czasem jesteśmy bez przyjaciela. To co my tu mamy? Mamy... O! Zakodowane drzwi, widzicie? Co to jest w ogóle? Ładownia chyba to jest. Nie wiem, sprawdźcie. 1, 4, 5, 4. O! Czyli to jest ładownia. W sumie nie przeczytałem, gdzie idę. O kurde. Skany uszkodzeń Aurory nie pokazują do żadnych znanych technologii ofensywnych. O, ja jego chyba nikt nie przeżył. To wygląda przerażająco pomimo wszystko. Wyobrażacie sobie, ile ludzi tutaj zginęło? Ile rodzin z dziećmi? To naprawdę nie, to nie jest wcale takie hop-siup, lala, odpuszczę sobie fabułę. Takie coś faktycznie potrafi uderzyć. To jest serio? To jest ewidentnie miejsce katastrofy.
dziesiątek, jak nie setek tysięcy ludzi. Więc to nie jest takie zabawne wcale. Profil plan z rządu kooperacji Altery. To nie jest takie hop, siup, przejdę sobie obok i fajnie. Tutaj zginęło bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. Zostawiam drabiny w grach. To... Czekaj, co słucham? Serio? Ja skacząc z takiej wysokości, to może by mnie coś i zabolało, ale kurde... Szanujmy się. Ja mam tam skoczyć, like. Chyba nie mogę do niego wyjść. Tutaj nie będę tego zbierać, nie chce mi się. What? Co to jest? Co to jest i dlaczego to do mnie płynie? Co to jest i dlaczego to do mnie płynie? Zostaw mnie. Co to jest? Kleszczawka. O nie. O nie. O nie. O nie. Wypłyń z wody. 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 Fuck. Nie gliczuj się. Nie gliczuj się. Z tego co ogarniam, to są coś w roli pijawek. Naprawdę. Jest niewskazana. To co mam zrobić? Skoro naprawa jest niewskazana. Znaczy, ja wiem. Gaśnica się skończyła. Gaśnica mi się skończyła. Bo to zacznie zaraz znowu płonąć. Dobra, never mind. I o co z tym chodzi? Co to jest? Moduł zwiększenia wydajności silnika cyklopa. Co? Gdzie? A. Nieszczelności osłony rdzenia napędowego. I co ja mam to narzędziem naprawczym? Aha! Wiecie co? Ja tu zrobię cięcie. Pozostało jeszcze 10. Wiecie co? Ja zrobię tutaj przerwę w odcinku. Ja to sobie zrobię na spokojnie. Zrobię cięcie, żebyście nie musieli patrzeć, jak ja tutaj się męczę. Wrócimy. Wy mnie zobaczycie za chwilę. Ja wrócę za jakieś pewnie 15 minut. Więc cięcie. Okej, okay, jesteśmy po przerwie. Ostatni fragment. Dziękuję. Ej, te pijawki są zabójcze. To tak bardzo zabójcze. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. Okej. Okay. Radioaktywność przynajmniej zmaleje. Zastanawiam się, czy tu coś będzie. No. Like. Tam coś było. Nie ma nic. Okej, czyli wracamy się. Wracamy się totalnie na początek naszej przygody. Dobra. Daj się nie wpadnij w ogóle. I te pijawki są naprawdę zabójcze. Mam aktualnie pół życia tylko ze względu na te gówno małe. Nie mam czegoś takiego teraz jak palnik laserowy, nie stać mnie na to, kurde. Trzeba będzie tu się wrócić jeszcze z palnikiem laserowym. Zapamiętać, wrócić się tu z palnikiem laserowym. Tu trzeba to naprawić. Kurde, że też nie mam jeszcze palnika laserowego, musimy się... Fuck! Widzicie? Patrzcie na moje życie, patrzcie na moje życie, patrzcie jak kurde spada szybko. Fuck. Otwórz się. Płyń! Płyń, rybko, płyń, zostaw mnie, wydle. Tak, dobra. Teraz skanowanie. O, fragment Simafa. Ale my już mamy Simafa. Kolejny fragment, nie chcę mi się tego skanować. Co to jest? Jest, moduł głębokościowy Simafa. Będziemy mogli go od razu ulepszyć.
Ej, bo tu widać nic. Nic tu nie ma? Nie, jest tylko ten fragment z semafodu. Dobra. Świec. Mogę coś chyba podnieść? Co? O, zamknij drzwi, jest. Jest. Jesus. Ej, dlaczego ja jestem pod wodą i mi tlen nie spada? Like. Nie! Nie, nie, nie. Au. Ej, tlen mi nie spada pod wodą. Ej, zepsułem. A nie, dobra, nie zepsułem gry. Już myślałem, że zepsułem grę. Zostaw mnie, pijawo. Oj, ciul. Uciął mi się batalion. Dobra, ej, no. Ej, no nie gadajcie, że ja bez. Że. No co, co? Gdzie? Dlaczemu? Zabij się! Nie gadajcie, że ja bez przespawania tego ja nie dam rady przejść dalej. Like what? Nie! Weź to! Jezu, użyj. Zjedz coś, nabij się. Right. Wyjmij baterię. Dobra, to skoro tak, skoro nie mamy co liczyć na nic więcej, to tyle by było z przygody za Aurorą. Bo aktualnie nie mam jak się dostać dalej. Dopóki nie ogarnę sobie lasera. Palnika laserowego. Palnika laserowego nie będę miał dopóki sobie nie ogarnę diamentu. A diament to jest dość drogie przedsięwzięcie, więc no. Więc dzisiaj po prostu nie przejdziemy sobie dalej. Zwiedziliśmy tyle, ile zwiedziliśmy. A teraz się po prostu tylko stąd wydostanę. Tak patrząc na mój kurde. Patrząc na mój zegar. Tak patrząc na mój zegarek. Już i tak odcinek ma troszkę. No oprócz oczywiście cięcia, które tam było. Ej, skaczemy. Like, trafimy do wody. Trafimy. Dobra. To wrócimy sobie do domku. Ewentualnie coś jeszcze zrobimy i będziemy kończyć. Bo nie ma co. Odcinek miał być z Aurory, to nie będę zaczynać żadnego nowego tematu. Chyba że po drodze możemy poszukać po prostu fragmentów Aurory, żeby znaleźć finally. I to może nawet tu popływajmy. Żeby finally odblokować sobie możliwość zrobienia Simafa. Bo by nam się naprawdę przydał. Serio. Bardzo by nam się przydał. Nie pamiętam, czy ja tutaj byłem, czy mnie nie było. Chyba byłem w którymś odcinku. Ale zawsze mogłem coś ominąć. Działko grawitacyjne. No. Co to jest? What? Tryferka. Zabawnie. Tak, nie mam tego gówna przy sobie, like. Uwierzcie mi lub nie, ale w poprzednim odcinku... O, fuck. Płyń. Ale w poprzednim odcinku... Aha, właśnie chciałem powiedzieć, że uwierzcie mi lub nie, ale w poprzednim odcinku mi się prawie zginęło 3 razy.
I właśnie to gówno mnie uratowało te 3 razy. I co? I teraz mnie to nie uratowało. Ja jebę! Wy może tego nie widzicie na pierwszy rzut oka. Nastąpiłem moduł głębokościowy cyklopa. Pomimo tego, że cyklopa jeszcze długo nie będę miał, to jednak to było warte tego. Tej wycieczki. Ciśnie mi się nieśmieszny kawał teraz na usta. Ale się chyba powstrzymam. No chociaż... Hookers. Ciśnie mi się na usta teraz powiedzieć coś w roli... Przynajmniej szybciej wróciłem do domu. Szybszy powrót. Weź, spierdzielaj, szmaciarz. Przynajmniej szybciej wróciłem do domu. Dokładnie tak. Jeśli nikt się nie zaśmiał, to od razu mówię, że od początku mówiłem, że jest nieśmieszny. Ojaje. No cóż, popływajmy jeszcze chwilkę, poszukajmy czegoś, skoro już i tak... miałem czegoś poszukać. Fajnie by było znaleźć to, naprawdę. Byłbym wdzięczny. Dlaczego to jest martwa ryba? A, dobra. Bo to gówno tam było. Coś. Cokolwiek. Nie gadajcie, że tu byłem. O nie, nie dam się tak w koniu. Przydałby mi się cały palnik laserowy. W ogóle to jest soundtrack chyba z ten. Ten soundtrack jest użyty w pełnej wersji chyba do tego. Do menu. Tak jak menu gry. Albo jest bardzo podobny, albo nie wiem. 100 meters. Co? Panie, co robię? Co tu jest? Palnik laserowy. Ja jebę. Co to jest? Sterowni skanujący. Ja ją chyba odblokowałem. Co ja odblokowałem? W poprzednim odcinku. W nieudanym odcinku. Kurde, ciągle chcę powiedzieć, że w poprzednim odcinku. Ja bym chciał, żeby tamten odcinek normalnie się pojawił. W ogóle jakby ktoś się pytał, dlaczego 2 dni temu nagrałem odcinek, który się popsuł, to dlaczego od razu z góry nie zacząłem nagrywać kolejnego, następnego dnia, albo nawet tego samego dnia? Tylko z samego dnia nie miałem ochoty żyć przez ten błąd. Przez ten glitch. What the fuck? Like... Co to jest? What? Co to jest?
Jakby ktoś się zastanawiał. Ładne stworzenie. Jakby ktoś się zastanawiał, co się tu właśnie od Janie pawiło, to ja wam na to pytanie nie odpowiem. Ale tu się z dupy pojawiła, do góry nogami. Co? Czekaj, dlaczemu? Niech mi ktoś to wyjaśni logicznie. Co ona tu robi? Like, co? Co? Ona chyba powinna być gdzieś tam w podziemiach, like. Wydaje mi się, że ona powinna być gdzieś tam w podziemiach, a nie tutaj się pojawiła jakoś na wodzie. Co? Dobra, zwracam honor. Poprzedni odcinek aż tak ciekawy to nie był. Co jest, kuźwa? Ale dlaczemu? Co jest nie tak z tą grą? What the fuck? Co jest nie tak z tą grą, aż te screeny porobię? Co jest nie tak z tą grą? Kto ją tak paskudnie popsuł? Tam jest przecież moja ta. Kurde, myszką trącałem. What the fuck? Wiecie co? W tym specyficznym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Następny zaczniemy w tym miejscu. Wczytam grę i zobaczę, czy to dalej istnieje, wiecie? Bo to jest zabawne. Kto obejrzał do końca? Pisze w komentarzach. Nawiedzona ta... jak to się nazywa? Nawiedzona kapsuła ratunkowa. Kto to obejrzał do końca? Pisze nawiedzona kapsuła ratunkowa. Zobaczymy, jak dużo osób widziało nawiedzoną kapsułę ratunkową. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach i... cześć!